Gdy na północy Polski pada śnieg, gdzieś w centrum, mimo mrozu, z nieba leci deszcz, płynna woda. Rano pojawia się wszędzie szron, a gdy jest nieco cieplej, jest jeszcze grad. Na to wszystko nałożyć się może mgła. A wszystko to woda, strasznie tego dużo. Zacznijmy od śniegu. Śnieg tworzy się w chmurach. To kryształki lodu, kryształki wody, które układają się w kształt 6 ramion. Powstają w chmurach i lecąc w dół, przyklejają kolejne cząsteczki wody. Bywa jednak tak, że do powstających niewielkich jeszcze kryształków śniegu, płatków śniegu, przyklejają się nie pojedyncze cząsteczki wody, tylko malutkie lodowe kuleczki. I wtedy powstają krupy. Gdy padają na grunt, odbijają się od niego trochę, tak jak gdyby były z gumy. No i grad. Ten w zimie nie występuje, natomiast pojawia się na przykład latem. Cząsteczki wody w gradzie nie są uporządkowane. Każdy może sobie kulkę gradu zrobić we własnej zamrażarce. Czasami w chmurze powstają tak duże kule gradu, że nie zdążą się stopić, mimo że spadają na przykład w temperaturze plus 20 stopni Celsjusza. W zimie zdarza się jednak sytuacja odwrotna. Mimo ujemnej temperatury z nieba pada deszcz, płynny deszcz. Jak to się dzieje? Woda niekoniecznie musi zamarzać w temperaturze 0 stopni. Czasami może mieć temperaturę niższą niż 0 stopni, nawet dużo niższą. Natomiast gdy taka kropelka wody dotknie czegoś o temperaturze poniżej zera, wtedy natychmiast zamraża się. I tak powstaje gołoleć na drodze, albo gdy takie kropelki wody osiądą na drutach, na trakcji elektrycznej, albo na przykład na drzewach, pojawia się szać. Szadzi nie należy jednak mylić ze szronem. Szron powstaje wtedy, kiedy wilgotne powietrze zaczyna osadzać się na jakiejś zimnej powierzchni, na przykład masce samochodu, na przykład na drzewie, na szybie, na czymkolwiek, na czymś, co ma temperaturę poniżej zera. W szronie cząsteczki wody są uporządkowane i tak naprawdę z fizycznego punktu widzenia szron i śnieg to jest dokładnie to samo. I tutaj kryształki wody przyklejają się do siebie. Jest jeszcze mgła. Mgła, która może być z kropelek wody, albo może być z kryształków lodu. Kropelki wody w mgle są bardzo, bardzo małe, natomiast są płynne. Mgła pojawia się wtedy, kiedy wilgotne powietrze dostanie się w obszar bardzo niskiej temperatury. Wtedy zaczyna się skraplać i powstaje chmura, tyle tylko, że przy samej ziemi. Szać, szron, mgła, deszcz, grad, krupy, śnieg, całkiem tego sporo. Biorąc pod uwagę, że cały czas mówimy o cząsteczce, która składa się tylko z 3 atomów, 2 wodorów i 1 tlenu. Nauka to lubię na Facebooku i na YouTubie. Zapraszam serdecznie.